października polski jabłka różnych odmian prosto z sadu złoty 49 kg, mleko uchatyła ciatę 3,2% litr złoty 99. Regulamin akcji szalona piątka z plusem na Carrefour.pl. Carrefour pozytywnie każdego dnia. Reklama. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Paralotniarze zderzyli się w locie. Informacje ze Świętokrzyskiego na początek. Problemy pasażerów pociągu w Łodzi mają kłopoty z kupieniem biletów. David Beckham wraca na murawę. Posłuchajcie szczegółów już za chwilę. Maria Guzek. Zaczynamy od tragicznych informacji ze Świętokrzyskiego. We Włoszczowie zderzyły się w locie dwie paralotnie. Nie żyje jedna osoba, mówi Karol Bator z policji we Włoszczowie. Do zdarzenia doszło kolinowo w okolicach polskiej Włoszczowy. Na przystępnym stanie wynika, że powietrze otał pięciu paralotniarzy. Dwóch z nich zderzyło się i spadło na ziemię. Niestety jeden z nich zmarł na miejscu, a drugi został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują teraz policjanci i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ideologia przesłoniła rozsądek. Uwagi prezydenta nie są merytoryczne.